Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w tym nowym roku, składając serdeczne życzenia nowego życia, odnowienia się w tym nowym życiu, które mamy od Chrystusa, o którym święty Paweł pisze, że winniśmy się odnawiać nasz umysł na nowo, odradzać się, nawracać się. Wszak życie prawdziwego chrześcijanina jest nieustannym nawracaniem się, odnawianiem, więc ten nowy rok może być takim motywem do nowego odnowienia się, odnowienia naszego życia, naszej relacji z Bogiem. A żeby to się mogło dokonać, to trzeba tego Boga poznać takim, jakim jest, a nie chochoła. I moi drodzy, dalej sobie pociągniemy tą myśl, zwracając się szczególnie do pastora Bogusława Jasiewicza, jak i do wszystkich wyznawców kalwinizmu, i zobaczyć sobie w świetle Słowa Bożego, czy Bóg jest właśnie Bogiem Jahwe, czy jest kalwińskim chochołem rogatym. Otóż jak słyszeliśmy, nasz pastor Bogusław mówi, że Bóg przychodzi, zresztą to głosi kalwinizm, suwerennie wchodzi w człowieka, wybiera już przed założeniem świata Jasia, Gosię i Małgosię, a Krysię, Bolka i Wacka już zostawia na potępienie, co jest cechą bardziej właśnie rogatego chochoła, mającego cechy diabła, który zostawia na śmierć, a tych, których sobie wybiera, zniewala. Zniewolenie jest cechą szatana. Zniewala, zabiera ludziom wolną wolę. No, takiego chochoła rogatego rysuje i funduje nam kalwinizm. Chochoła, który przychodzi suwerennie, prawda, nie licząc się z człowiekiem, no i robi swoje. No, zobaczymy, czy faktycznie takim chochołem jest Bóg Biblii. Panie Bogusławie, ja chciałbym, jeśli Pan by mógł, żeby Pan się skoncentrował na tych fragmentach i ładnie się do nich odniósł. Zaczynając od wspomnianej kiedyś Księgi Hioba, rozdział 33. Kalwinizm w wydaniu pastora Bogusława. Bóg przychodzi suwerennie, wchodzi, tak, daje, wyrywa to serce z kamienia i zasadza serce z ciała. No. 33:14 Hioba. Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. Pastorze Bogusławie, już tutaj, jak Bóg się może odzywać, tylko się na to nie zważa? To Bóg łagodnie mówi i człowiek musi już od razu słuchać, tak? Jest zniewolony. Dlaczego człowiek nie zważa na głos Boga? Bo co? Bo jest przeznaczony na potępienie? No to skoro byłby przeznaczony na potępienie, to dlaczego Bóg się do niego odzywa? No chyba, że już jest takim zwyrodnialcem, prawda, że odzywam się, widzisz, ja jestem Bogiem, który zbawia, ale wiesz co, Jasiu, i tak się przeznaczyłem na potępienie, tak? No nie, skoro się Bóg odzywa, to znaczy, że chce nawiązać z człowiekiem kontakt, tak? A skoro chce nawiązać z człowiekiem kontakt, Panie Bogu sobie, to znaczy, że chce człowieka zbawić, ale człowiek na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka i w czasie drzemki na łóżku, otwiera on ludziom oczy. Przerażenie budzi w ich sercu. Chce odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, uchronić duszę od grobu, a życie od ciosu dzidy. Przez cierpienie nawraca na łożu i udrękę w kościach nieustanną.
kiedy posiłek już zbrzydnie i smaczne pokarmy są wstrętne, gdy ciało mu w oczach zanika i nagle nagie kości zostają. Jego dusza się zbliża do grobu, a życie do miejsca umarłych. Czy tutaj rysuje się właśnie, no jaki obraz Boga? Boga rogatego chochoła, zamordysty Kalwińskiego, czy Boga miłosierdzia, Boga, który jest Bogiem wolności i szanuje wolność człowieka? No właśnie, tu jest Bóg Biblii i Bóg rzymskokatolicki. Bóg miłości, miłosierdzia, a nie kalwiński chochoł rogaty, zamordysta, który wchodzi i zaraz wyrywa. Bo zobacz, proszę zwrócić uwagę tutaj, Panie Bogusławie. Przez cierpienie nawraca. Bóg raz się odzywa i drugi chce odwieść człowieka od grzechu. Co to znaczy, że Bóg chce odwieść człowieka od grzechu? To co, suwerennie nie wchodzi, nie tam ze swoją łaską i nie bierze człowieka za fraki, nie wyrywa go? Po co takie zabiegi? Raz, drugi, Bóg się odzywa przez przerażenie, budzi w ich sercu, tak? Otóż pieśń nad pieśniami może nam tutaj przyjść z pomocą, kiedy widzimy oblubieńca chodzącego wokół mieszkania swojej oblubiennicy, tak? Koło ogrodzenia, przez okna zagląda. Czyli jest zainteresowany swoją oblubienicą, jest obecny, okazuje swoją obecność, ale na Gizele zaklina chór, tak? Nie budźcie mojej umiłowanej, póki nie zechce sama. Póki nie zechce sama. Jaki tu jest obraz Boga? Ano taki, jaki Apokalipsa 3:20. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, tak? Pieśń nad pieśniami pokazuje nam właśnie tego oblubieńca, który tęskni, chce swojej oblubienicy, ale nie budźcie jej, póki nie zechce sama. Wola człowieka, wolna wola człowieka. Bóg jest wokół człowieka, ale nie gwałci jego woli, nie wchodzi z buciorami jak kalwiński chochoł, którego rysuje nam pastor Bogusław i cały kalwinizm, że wchodzi do człowieka, bo on sobie wybrał Jasia i go tam łapie za fraki i no nie, to jest chochoł rogaty, a nie Bóg Jahwe, nie Chrystus, prawda? Bo jeśli człowiek, jak słyszeliśmy pastora Bogusława, nie może się sprzeciwić Bogu, to tutaj, że nie zważa się na głos Boży, byłoby kłamstwem. No bo jak? Skoro człowiek nie może się sprzeciwić Bogu, Bóg przychodzi, prawda, i zaraz tą swoją łaską zniewala człowieka, prawda? Człowiek, no to jak może człowiek nie zważać? Ano może nie zważać, dlatego, bo będąc świadomy głosu Bożego, może go odrzucić. I teraz, moi drodzy, zobaczymy sobie Księgę Izajasza, rozdział 65, który też pokaże nam Boga, który jest Bogiem rzymskokatolickim, Bogiem miłości, miłosierdzia i respektu przed wolną wolą człowieka, a nie kalwińskim rogatym chochołem, który zniewala. Panie Bogusławie, bo jak rozumieć 65 rozdział Księgi Izajasza i Boga, który mówi: przystępny byłem dla tych, co o mnie nie dbali, tym, którzy mnie nie szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem, oto jestem, do narodu, który nie wzywał mego imienia. Codziennie wyciągałem ręce do ludu buntowniczego i niesfornego, który postępował drogą zła za swoimi zachciankami. No, Bóg wyciąga ręce do swojego ludu, a oni postępują za swoimi zachciankami. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że Bóg wyciąga ręce do swojego ludu, przedstawia się im, oto jestem, w wierszu 5 mówi, ten lud, który mówi, odejdź, nie przystępuj do mnie,
A więc może człowiek odrzucić Boga? Pastorze, błogosławię. No Bóg przychodzi, ale w jaki sposób przychodzi? Czy przychodzi już, tu bierze Jasia za mordę, za przeproszeniem i czy wyciąga ręce i mówi dałem, oto jestem, tak? Czyli przychodzi, oto jestem, tak? Ale przedstawia się człowiekowi, daje się znaleźć i w tej bezpośrednim, w tym bezpośrednim kontakcie z Bogiem człowiek może mu powiedzieć, jak to mówi Bóg. Ten lud, który mówi, odejdź, nie przystępuj do mnie. Jak może powiedzieć Bogu, odejdź, nie przystępuj do mnie? Jak pastorze błogosławie mówi, że człowiek nie może się sprzeciwić Bogu? Owszem, może się sprzeciwić Bogu, może. Bóg dał mi wolność, w której mogę Bogu powiedzieć, odejdź, nie przystępuj do mnie. Mimo to, że ten Bóg staje przede mną i mi mówi, mój Bóg, Bóg Słowa Bożego, Bóg Kościoła Rzymskokatolickiego, czyli prawdziwy Jahwe, prawdziwy Chrystus, bo to jest prawdziwy Bóg. Pastorze błogosławie, ty rysujesz Boga chochoła, rogatego, zamordystycznego, ubeka, komunistę, chyba szkolonego na Białorusi. Dalej w wierszu, od wiersza 15. Was przeznaczyłem pod miecz, wszyscy padniecie w rzezi, ponieważ wołałem, a nie odpowiedzieliście. Już tutaj Bóg woła, nie włazi z buciorami, jak kalwiński chochoł, pastorze błogosławie. Woła, puka, przemawia, jest wokół człowieka, jest przy człowieku, ale jeszcze nie wchodzi do serca, nie wchodzi w wolę człowieka, bo nie ma pozwolenia. Tak? Widać tutaj delikatną różnicę. Kalwiński chochoł wchodzi z buciorami i nawet nie puka, tylko wywala drzwi w gumofilcach i zaraz bierze za przysłowiowy łeb, tak? Bóg Słowa Bożego, objawiony Jahwe w Chrystusie Jezusie, przemawia delikatnie, a wy nie odpowiadaliście. To człowiek może nie odpowiedzieć Bogu? Może. Człowiek może powiedzieć Bogu, odejdź ode mnie, nie przystępuj? Może. Dopuściliście się zła w moich oczach i uwaga, wybraliście to, co mi się nie podoba. Wybraliście to, co mi się nie podoba. Pastorze błogosławie, zwróć uwagę na to, że to nie są słowa do narodu asyryjskiego, filistyńskiego i jakiegoś pogańskiego narodu. Panie błogosławie, drodzy wyznawcy kalwińskiego chochoła, to są słowa do narodu Izraela, do narodu, którego Bóg wybrał i przeznaczył na swoją własność, żeby był świętym ludem kapłańskim, Bogu na własność przeznaczonym, którego Bóg wybrał wieki przed Izajaszem, ale wybrał to, co złe, czyli zbuntował się przeciwko Bogu. A więc już tu Izrael pokazuje, że ma wolną, że człowiek ma wolną wolę i nawet jeżeli Bóg go wybiera, tak jak został wybrany Izrael, to ten wybrany przez Boga człowiek może powiedzieć Bogu w pewnym momencie, odejdź, nie przystępuj do mnie. Nie przystępuj do mnie, odejdź. Wybieram grzech. Hiob by powiedział, poszedłem za tym, co widzi oko. Tak? Czyli cielesność. I naród, a przecież według
wizji kalwińskiego chochoła, jak naród wybrany mógł się sprzeciwić. Przecież Bóg go wybrał, wybrał go na swoją własność, no to co, tak go wybrał na swoją własność, że jednak nie zawsze, znaczy był tą własnością, tak, powołany do świętości, powołany do tego, by służyć Bogu, ale chyba nie zawsze mu służył, nie? Więc jak to jest z tym wybraniem? Nie do końca został wybrany, źle Bóg wybrał, za słabo wybrał, za słabo za mordę złapał, tak kolokwialnie mówiąc? No nie, nie. Człowiek nie odpowiada, człowiek upada, człowiek nawala. Bóg jest doskonały i wierny swojemu wyborowi. Wierny to człowiek wybiera to, co złe w oczach Bożych. To człowiek może powiedzieć: odejdź, nie przystępuj do mnie. Może tak powiedzieć Bogu w twarz, temu Bogu Chrystusowi, który mówi: oto jestem, który wychodzi, nawet jak się go nie szuka, wychodzi i się daje poznać. Daje się poznać, a nie gwałci człowieka, zniewala człowieka. Prawdziwy Bóg Chrystusa, w Chrystusie objawiony, Bóg rzymskokatolicki, Bóg Słowa Bożego, daje się poznać. Kalwiński chochoł wchodzi w gumniorach i bierze za łeb. To nie jest Bóg. I tak na zakończenie, właśnie, święty Paweł, to o czym pisze Hiob, że Bóg raz przemawia, czy drugi, czy też w podobnym tonie wypowiedzi Izajasza, że daje się znaleźć, święty Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale drugim, pisze takie oto przepiękne słowa, które, no, patrzeć na nie, niszczą w pył kalwinizm. 2:4. A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, czyli Boga, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boga chce cię przywieźć do nawrócenia. Panie Bogusławie, jak to jest, że Bóg chce przywieźć człowieka do nawrócenia? Przecież człowiek nie, Bóg nie współpracuje z człowiekiem, człowiek nie współpracuje z Bogiem przy zbawieniu, nie? Człowiek nie ma wolnej woli. Bóg wchodzi, wywala drzwi w butach albo i bez butów, jak mu się tam podoba. Suwerennie wchodzi. To jeśli tak, to jak może przywodzić do nawrócenia? Otóż już tu jest pokazane, że Bóg szanuje człowieka. Nawet jeśli ten się buntuje i mówi: odejdź ode mnie, odstąp ode mnie, gdyśmy czytali w Izajasza, Bóg takiego buntownika nie pozostawia. Bóg tak kieruje, jak żeśmy czytali w Hiobach, wzbudza lęk, prawda, ból w kościach, czyli tak kieruje, dopuszcza takie sytuacje, w których człowiek po prostu, aby człowiek odkrył Boga. Po prostu rozwala człowiekowi pewne systemy, tak aby człowiek w końcu padł przed Bogiem i powiedział: Panie, potrzebuję Cię, Panie, przyjdź do mnie, nie? Bóg stwarza takie okoliczności, żeby człowieka przywieźć do nawrócenia. Przez cierpienie nawraca, nie przez wywalanie drzwi suwerennym wejściem w trepach, w sumienie i w serce człowieka. Przez cierpienie przemawia. Ileż to ludzi nawraca się w szpitalach podczas chorób, różnych, prawda, dramatów. Tak? Bóg otwiera oczy, ale działa
na człowieka, pozostawiając go wolnym, ale dopuszcza pewne sytuacje, aby w swej wolności człowiek zrozumiał, że potrzebuje Boga, żeby człowiek właśnie przystąpił do nawrócenia. Bóg chce przywieźć do nawrócenia. No to skoro chce przywieźć do nawrócenia, to znaczy, że Bóg chce, aby człowiek się nawrócił, podjął tą decyzję. Izajasza 30 rozdział. Kiedy przemówię do ciebie, uznasz wszystkie bożki za nieczystą szmatę, tak? Ale to człowiek ma uznać. A nie, że Bóg wejdzie, jak te, właśnie ten, nie Bóg, tylko taki chochoł rogaty wejdzie i wyrzuci wszystko, bo suwerennie zrobi. Nie, 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 nie. To jest chochoł rogaty z demonicznymi cechami zniewolenia. Bóg nie zniewala. Nie, 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 nie. Kalwiński chochoł, tak. Ale nie Bóg, nie Chrystus, bo Chrystus puka i czekasz, mu otworzą. Bóg przemawia i czeka, aż zacznie się na to zważać. Ale nawet jak się nie zważa, to raz, drugi, Bóg przemawia i będzie przemawiał do śmierci grzesznika. Jak ten w swoim uporze umrze, no to później Bóg mu odpłaci za jego postępowanie. Ale dopóki człowiek żyje, Bóg będzie do niego przemawiał w taki czy w inny sposób. To jest Bóg miłości, Bóg miłosierdzia, Bóg Słowa Bożego, Bóg Kościoła Rzymskokatolickiego, Bóg szanującego człowieka, szanujący swoje stworzenie, szanujący dar wolności, jaki nam dał. Nie chochoł, zamordysta, który ponad połowę ludzi stworzył i przeznaczył na potępienie, a tą część, która ma iść do nieba, idzie do nieba wzięta za mordę. No nie, to jest rogaty chochoł. Nawróćcie się do Boga Słowa Bożego, który jest Bogiem miłości i Bogiem szanującym wolność człowieka. Pozdrawiam.